Siemaneczko, witam serdecznie w 26 filmiku o gitarach. 26 filmik o gitarach to, tak jak wszyscy obejrzeli, filmik 25. Ciągniemy dalej wojnę picków, żeby zachować po prostu to, że mikrofon stoi tak samo, że wszystko jest tak samo, jest ten sam dzień i naprawdę można sobie to porównać. O co chodzi w wojnie picków? Mamy gitarę Yamaha Pacifica 012, która jest naszą gitarą testową. Tak wygląda gitara Yamaha Pacifica 012 w środku. Proszę bardzo, taki tutaj ładny, można pływać, basen. Mamy płytkę, na płytce jest gniazdko, nie ma żadnej elektroniki, nie ma niczego innego, po prostu wszystko jest podłączone na króciutko i zmieniamy po kolei przetworniki i po prostu te przetworniki testujemy. I tak właśnie dzieje się ten. Więc właśnie dlatego w tym momencie mamy taką tutaj przystaweczkę, która się nazywa Jackson. Nie pamiętam, który to jest model. Jest to generalnie pick-up wyjęty z tego już modelu Professional japońskiego. O co chodzi? Chodzi o to, kto oglądał filmik pierwszy, tam były takie pick-upy, które miały 8 i 9 kilo ohma. Ten ma 8,6, czyli generalnie jest o podobnej rezystancji, podobnym outputcie. Natomiast jest to pick-up single coil. Kto nie wie, jakie są różnice między humbuckerem a singlem, to jest, na szybko wytłumaczę. Humbucker złożony jest z dwóch takich cewek, a single coil jest to jedna cewka. Single coil brumi ma jaśniejsze brzmienie i generalnie są to głównie pick-upy słabsze. Humbuckery mają bardziej mięsiste, bardziej grube i bardziej konkretne brzmienie. I przez to, że są nawinięte dwie cewki odwrotnie w stosunku do siebie, to zredukowały się te brumy, które słychać głównie na przesterach z singli. Jak mówię, tamte humbuckery grają grubiej, natomiast tutaj uzyskaliśmy generalnie z tej jamaszki, w tym momencie wsadzając tego singla pod mostek, uzyskaliśmy typową szklankę Stratocastera. Zaczynamy to samo, cały czas tak samo, zaczynamy od crunchu na Marshallu. Czekajcie, nastroję na szybko, bo wiecie, jak się te... No, zaraz wam się powiem, że wiecie. O co chodzi? Chodzi o to, że no wiecie, jak zdejmuję tą płytkę cały czas, to muszę tutaj korbełką ściągam te strunki i potem je poza tym naciągam, no i one tak sobie pracują, więc mi się przed chwilą stroiłem, a trochę się tam może rozsterowała. Siedziałem się, zastanawiałem, co wam mam powiedzieć i gitara się rozstroiła. No słuchajcie, zaczynamy, tak jak mówiłem, od crunchu, tak? Pewnie jest trochę mocniejszy ten pick-up. Dobry ten pick-up, ten Jackson. A jak singiel ma ten taki klank. To
taki tank w górze. No. Zobaczmy, jak się zachowuje, jak on się zachowuje na tych przesterach, tak? No właśnie, na przesterze brakuje do już na przykład grania. Do już grania metalu, no słyszymy, tak? Zaraz można, nie? Humbuckerowego mięsa. Słychać wyraźnie różnicę, kto oglądał filmik pierwszy, gdzie były humbuckery, teraz mamy singla, za chwilę zresztą też sadzimy humbuckera, na samym końcu chyba. Przejdziemy sobie tak sukcesywnie, zobaczycie jakie fajne pick-upy tutaj wybrałem do tej części. Ale słychać, no jest różnica konkretna między singlem a humbuckerem. Słyszycie trochę brumu. Cały czas ten sam mocny gain, a nie jest to taki, nie ma tego takiego już. Tak się zachowuje na... Czy piszczy na Shedmasterze? Piszcie, ale brumi. Jest to single, trochę brumi, ale nie piszcie tak jak ta puszka i jak Washburn w pierwszej części naszej wojny picków. No właśnie takie to brzmienie z tego Shredda. No tutaj już mamy brzmienie bardzo, bardzo. Stratowe, no single pod mostkiem to strat, telecaster. No tutaj nie jest on wstawiony pod kątem, tak jak w gitarach Fendera. Jest normalnie prosto. Prostopadło równolegle. Słuchajcie, zmieniam przetwornika. Kolejny przetwornik to dosyć taka sytuacja, która jest właściwie ciekawostką, bo mamy tutaj sytuację w postaci takiej. No jest to, wygląda to jak humbucker. Ktoś to konkretnie za oknem się bawi w muzykę. Znaczy wydaje mu się, że to jest muzyka, ale to drą się jakieś patafiany. Słuchajcie, sprawa wygląda tak, jest to coś co wygląda... O, widzicie Zumika? Patrzcie Zumik. Mogliby te patafiany już pojechać, bo je wkurzają generalnie z tym swoim darciem tej papy. O, proszę bardzo. Może część stało się rozkazem. Słuchajcie... widzicie Zumika? O. Więc tak, wygląda to jak humbucker, ale to nie jest humbucker. Jest to przystawka typu single.
Tak, to jest tylko jedna ten. Znaczy wyjęta jest z gitary Cimar. Cimar się pisze. Te gitary to są takie gitary z lat 70., które produkował Ibanez. Znaczy ta sama fabryka, która produkowała wtedy Ibanezy, kopie te sławne Ibanezy, które po prostu kopały dupę Gibsonom, to ta sama fabryka produkowała właśnie też na przykład gitary Antoria, gitary właśnie Cimar i to generalnie były bardzo zbliżonej klasy. To wszystko było z tej samej firmy, która robiła Ibanez. No troszkę może na przykład Cimary były niższej półki, bo miały na przykład właśnie takie tutaj niby ściemki, tak? Czyli mamy singla, który jest w obudowie tej metalowej. Jak pamiętamy z filmiku pierwszego, założyliśmy obudowę metalową na pickup DiMarzio i generalnie zdjęła się góra. Tutaj też mamy singla, który jest dosyć gruby. Nie powiedziałem, że brzmi on jak P90, nie jest to ten tłuszcz i nie jest to ten smalec, ale na pewno nie gra on tak jak Jackson, którego porównywaliśmy przed chwilą. Więc no, po prostu posłuchajcie, no, zaczynamy od kruncku. Bluesowo i jest tłustszy i taki, znaczy nie jest tłustszy, tylko jest taki po prostu, nie ma tego klangu, ten klang zniknął, ta górka taka, czyli jak już tutaj zauważyliśmy w drugim przykładzie, jeśli chodzi o przetworniki, nałożenie tej metalowej puchy nie muli pick-upu, nic takiego się nie dzieje, ale po prostu zdejmuje taką górę. Ja na przykład tej góry właśnie nie lubię i mnie się to podoba, więc to taka sprawa. Chciałem powiedzieć na temat tych wszystkich takich tutaj pituleń, które sobie gram w tych próbkach. Tak samo jak całe filmiki o gitarach i tak samo jak wszystko co tutaj jest, jest to vlog, jest to spontanicznie, jest niedziela, mam cały dzień wolny, włączyłem sobie Marshalla, po prostu postanowiłem z kamerką podzielić się z wami wrażeniami na temat pick-upów i tak jak mnie pick-up, tak jak mi gitara poniesie brzmieniem, tak po prostu to co potrafię, to tam staram się z niej wykrzesać. Jest to w 95% totalna improwizacja i po prostu gra moja ręka, nawet chyba już nie mózg. Nie wiem, jak to po prostu jest. No mam tam parę patentów, które sobie po prostu tutaj ogrywam i tak to wygląda. Więc jak wszyscy wiedzą, nie są to filmiki o mojej grze, tylko są to filmiki o gitarach. Mam nadzieję, że jestem w stanie pokazać tutaj tym wszystkim te różnice i że te różnice słychać. No ja generalnie je słyszę i mam nadzieję, że wy też. Słychać, że to jest singiel. Jest cały czas ta górka obcięta, ale już ją słychać bardziej niż normalnie. Gain po prostu ją wyciągnął z tej przystawki.
się nieprofesjonalizm, pojawia nam się rezonans, pojawia nam się to, że ten pick-up w połowie jest po prostu pusty i to wszystko powoduje właśnie to, że się nam wzbudza, jest po prostu zrobiony tak, że po prostu ma wyglądać bardziej niż grać, chociaż nawet ładnie można z niego, zagrać, to o, to ten śpiewny ton dyskwalifikuje go w jakikolwiek sposób, po prostu z profesjonalności. Jest jakiś taki chory akord w ogóle złapany chyba, którego trzeba dwóch gitarzystów musiało zagrać, ale człowiek, który to powymyślał dawno temu w latach 80. legendarni członkowie rezerwatu, którzy już od dawna w nim nie grają. Można sobie sprawdzić na Wikipedii, jak się ci ludzie nazywali, bo jest wszystko opisane prawdopodobnie, ale generalnie no kolesi, którzy to powymyślali, ten cały zaopiekuj się mną, no to jest to mózgi, no to konkretny fajny numer, naprawdę. Ja bardzo, bardzo lubię te melody i naprawdę lubię też rezerwat. Dobra, słuchajcie. Przetwornicze. No i właśnie trzecią pick-upą w tym tutaj kolejnym filmiku numer 26, drugim z cyklu Wojny Picków, jest taki dosyć nieznany przetwornik, generalnie produkowany bardzo krótko przez firmę Di Marzio. Najpierw powiem trochę o firmie Di Marzio. Firma Di Marzio pod koniec lat 70. była prekursorem swoim pick-upem Super Distortion, była prekursorem upgrade'owania gitar zajebistymi pick-upami. Amerykańska firma zaczęła po prostu robić super pick-upy, które miały własną ekwalizację i po prostu przez to spowodowały to, że gitary mogły grać różnie. Jak wiemy i słyszymy już po wielu tutaj filmikach, znaczy właściwie po wielu tutaj przetwornikach i jak usłyszymy do końca, jak zmienimy wszystkie, przetwornik ma dość konkretne znaczenie dla tego, jak gitara brzmi i generalnie najmniejsze w tym momencie znaczenie, podejrzewam, ma tutaj drewno tak naprawdę. Istnieją takie teorie, z którymi ja się nie zgadzam. Są teorie, które mówią, że drewno w ogóle nie ma jakiegokolwiek znaczenia. Mówi takie teorie niejaki DJ Groovy, Dr. Groovy. Jest taki kanał na YouTubie i tam typek generalnie
Fucking hell, mate. I tam generalnie typek mówi o tym, że... Nie no, ktoś tak musi kurwa radę słuchać. Słuchajcie, mieszkam sobie w takim miejscu, że czasem się zatrzymują właśnie jakieś takie chuje. Zaraz pewnie pojedzie, no nie wiem. Słuchajcie, sprawa wygląda tak, zbliżę się trochę tutaj do tego, zasłonię się gitarą. Sprawa wygląda tak, że ten doktor Groovy mówi o tym, miałem mówić o Dimarcio, a mówię, patrzcie jaki hałas za ulicy, normalnie wojna jakaś. On mówi o tym, że drewno w ogóle nie ma znaczenia. No ja się z tym tak nie zgadzam aż do końca, że drewno w ogóle nie ma znaczenia, bo na przykład gitary sklejkowe brzmią fatalnie z reguły, mają przewaloną górę i ma to znaczenie, nawet jak wstawimy w nie super pick-upy, to i tak słychać to, że one są ze sklejki. Natomiast rzeczywiście zgodzę się, że drewno w gitarze nie ma aż tak konkretnie wielkiego znaczenia dla tego, jak ta gitara brzmi, co słyszymy tutaj na tych filmikach, bo mamy zmianę różnego pick-upu i gitara znajduje, mamy gitarę metalową, mamy gitarę bluesową, mamy gitarę jaką chcemy, a jest tylko pick-up pod mostkiem, więc generalnie jest to gitara rzeczywiście, gitara elektryczna jest rzeczywiście gitarą elektryczną, dopiero z instrumentem, jak ją podłączymy do wzmacniacza i razem z tym wzmacniaczem pick-up generujący brzmienie po prostu. To jest razem instrument. Natomiast Jesus Christ, w ogóle jakie gówno. Poczekajcie, zamknę okno, może będzie ciszej trochę. Dwóch kurcze Japiszonów w tym, w BMW Cabrio i słuchają jakiego badziewia. Ja pierdolę. O. I mnie generalnie tym generalnie wszystkich tutaj w internetach wkurzają. Co za w ogóle kmioty. A gorące jest, okno trzeba otworzyć. No nic, nie ma, ale zamknę okno na razie. Vlog gitarowy, filmiki o gitarach, pełen spontan, jak widzicie. Słuchajcie, o tym drewnie. No słyszymy, zmieniamy pick-up i zmienia się gitara. Mamy pick-up mocny, humbucker jest tłuste brzmienie. Zakładamy puszkę na humbuckera, zmienia się brzmienie. A drewno jest cały czas takie samo. Tak, drewno i ogólnie to, z czego jest wykonany gryf i podsłonica i tak dalej, jakie są to materiały, jaka jest jakość tych materiałów, ma kolosalne znaczenie dla tego, czym jest gitara elektryczna. Aczkolwiek dla jej brzmienia nie ma aż tak wielkiego znaczenia, jakby się mogło wydawać. Jest jakimś tam dodatkiem. Największe znaczenie ma raczej jakość mostka, jakość użytych stopów metali w mostku, jakość tego, jak on jest po prostu, jak on jest zrobiony, jakość progów. Pamiętajmy o tym, że grając na pustej strunie, prawda, dźwięk na przykład tutaj ten dźwięk już, który jest ten samym na strunie szóstej granym, jest inny. I tak naprawdę gitara elektryczna gra od progu do... Tak, tutaj próg i jak naciśniemy ten próg, gdzie jesteśmy? Jak naciśniemy ten próg, no to generalnie ta gitara gra odtąd. Już to jest tak, że ten próg ma duże znaczenie na to, jak gitara gra. To są takie sytuacje. Po to są też tutaj trochę te moje filmiki o tych pick-upach, żeby właśnie pokazać, że zmiana pick-upa ma naprawdę konkretne znaczenie. Słuchajcie, ja podkreślam, nie mówię tego, że drewno w gitarze nie ma znaczenia dla jej brzmienia. Nie mówię czegoś takiego, nie jestem zwolennikiem aż takiej ostrej, radykalnej teorii. Mówię o tym, że nie ma aż tak wielkiego znaczenia, jakby się mogło niektórym wydawać. Raczej chodzi o jakość tego drewna, po prostu, żeby to się wszystko trzymało kupy i żeby te śruby po prostu tam się trzymały kupy i żeby nie było jakichś, nie wiem, może mikrowibracji. Zrobię o tym też swój filmik, tak po prostu mi się teraz zagadało. Wracając do firmy Dimarcio, była to jedna właśnie z takich firm, która rozpoczęła to, że zaczęto hodrodowanie gitar. I ludzie zaczęli sobie wstawiać swoje pick-upy. Zaczęło oczywiście też produkować dla różnych producentów. Można znaleźć pick-upy Dimarcio nawet w bardzo słabych japońskich gitarach typu Hondo 2. One są bardzo liche, ale mają na przykład właśnie wsadzone super distortiony. Potem też, czy w międzyczasie, czy równolegle, czy jakoś tak pojawiły się takie firmy właśnie jak na przykład Silmu Duncan i EMG, która zaczęła robić pick-upy aktywne, które zostały też zapoczątkowane tak naprawdę przez Les Paula, który tam w jakimś Les Paulu, Recording chyba to był, wstawił właśnie kiedyś już taki układ aktywny, jak jest w Jacksonie, czyli osobno. No ale to już też o wszystkim w ciągu jakiegoś tam czasu się w filmikach opowie. Wracamy. Mamy pick-up, który tutaj się nazywa DP150. Jest bardzo, bardzo krótko produkowany. Naprawdę jest to bardzo taka ciekawostka od Dimarcio. Nazywa się Double Whammy. Chodzi o to, że jest to pick-up, który po prostu ma bardzo dużo góry, ma bardzo mało dołu i generalnie jest to taki humbucker, który ma 16 kilo ohmów, ma bardzo dużego kopa, jest naprawdę bardzo mocny.
jest właściwie na poziomie SH4 ze swoim kopniakiem i naprawdę jest to już mocny pick-up, a cały czas ma zachowane takie brzmienie, które usłyszycie. Ma zachowane to brzmienie takiego singla, czyli mamy takiego naprawdę, jest to tak jakby tak to podkręcili ten pick-up, że jest takim naprawdę bardzo najmocniejszym w ogóle singlem, tak jakbyśmy mieli, ja go odbieram. Nie jest to pick-up, na którym ja na przykład miałem go, próbowałem go w różnych gitarach, nie jest to pick-up, który mnie leży. Był produkowany krótko, jak mówię, nie przyjął się, jest to taka ciekawostka od Dimarcio, mam go jako element kolekcjonerski w tym momencie. No. Zaczynamy od crunchu. Słuchaj to, że to gra taki jak taki singiel, prawda? Thank you.
Wajta, Mari Wajta, to drugi filmik z cyklu Wojny Picków. Przechodzimy do... ja nakręcam filmik trzeci z tego cyklu. Wiesz, jak powiedziałem wcześniej w filmiku pierwszym, z racji na to, żeby utrzymać ten sam, to samo wszystko i żeby można było to naprawdę dobrze porównać, stwierdziłem, że porównam dzisiaj w te przetworniki wszystkie, więc będzie można sobie naprawdę konkretnie dowiedzieć się o tym, jakie przetworniki, proszę Państwa, są fajne, a jakie nie. Prawda? Więc to tak właśnie wygląda. W którym to filmie był taki ten burmistrz miasta? Nie, dyrektor banku, który się jąkał, jak mówił, a jak śpiewał. W Kariera Nikosia Dyzmy chyba w tym takim z pazurą, to jest po prostu zajebisty film. On mówi całą prawdę w ogóle o tym, jak to wszystko w Polsce wygląda. Sam czuję asfalt, z nogą wpadam na pomnik dziadka. Uzna szczęście, przede mną ławka. Z adresę na drewnie grinda. Banda, awangarda, awantura, straka. Rampa jak odwaga, zjazd po murach świata. Zejście na slajda, to moja baza. Hit 3-6 beniala, umiem z forła bala. Skandal, zdaga, skakania przez deka. Zakaz złamać, fakt z reszty deka. Punchline spadam, zgadzam już z miejsca. Z miasta, gdzie jazda, zgadzą społeczeństwa. Drewniany deck, na nim papier ścierny. Niby prosta rzecz, a ilu ma to ludzi wiernych. Na deskorolce jeździł nawet Kopernik i jeździ cały świat, od Afryki do Syberii. Tars na kabeli, noli przez praski stali. Nad Barcelonę Mena, transfer na Reykjavik. Harfim przez Madry, tak całą resztę. Skateboardy stansuje, łącznie z Budapesztem. Wszystki bezczel na plakach prawdziwe. Jak nie jeździsz na deskę, to chociaż u dzieciaka, żeby po poręczach latał i lądował pięknie. Adrenalina to dziedzina dzięki której nie wymięknie. Wysiłek ekstremalny, żeby ogarnąć krajdy. Gramy w Limanu, ale dają dużo frajdy. Ty jesteś odważny, jesteś tego warty. I nie boisz się starty, głow ci kolan. Fryki hołka widzę, jakby to było wczoraj. I salto do przodu, Spencera na schodach. Slajdy Dewona na piknikowych stołach. Paru innych i każdy z nich mi imponował. Stara nowa szkoła, jasny, żadne gwiazdy. Nosi mają deki, no używamy panczy. Na końcu mamy tarczy i kończymy na tarczy. Pamiętaj, że tylko wariaci są też warci. Czuć, że się żyje, to cel był nieistotny. Ja coś go ominę, to wiem, bo w to nie wątpi też. Robię to, co czuję każdą kością i blizną. Dla siebie, swoich bliskich, dom i naszą przyszłość. Paszport, biegnę, ryzykuję życiem, bo warto. Musicie klikać, na chodnikiem jest radość. Są gitary i perka, tożsamość świętego. Rozpierdala wam skatepark. Jak we włosach, a w bretkach. Klimat specyfik, tutaj mieszkam. Rzeka na miejsca, gdzie żyją tym klimatem. Nie pękam jak pieska, rozstaję się tym światem. Odpycham podeszwą ziemia, że jej nie zebrę. Ciebie trzyma stopę, a przyciąganie ziemskie. Nie powietrze myśli gęste, gdzieś rodzą pomysł. Im wyżej, tym lepiej skoczysz i kogoś spłonisz. Nie pękaj, gdy stojka pęka. Rośnie energia, hektolitry potu ziom. Wylewaj w mega, po upadku stanie odczuć krzępy nerwów, zawisz mi jak Jordan w miejscu. Oto Oli, najwyższy rangi, pomaszcie slider. Na warsztacie tuninguje moją rapę. Na bracie sygnowanym zagiem, prograczy. Ty wszystko kręci się jak kuka i zostawia ślady. Bo bardzo jest?